Łukasz się na blok cioną po oczach. Jesteśmy w Katowicach na gali bokserskiej MB Promotions ostatni taniec. Pokazujemy wam ring, jak tylko, jak blisko się da. Bliżej już, drodzy internauci, nie możemy podejść, ale specjalnie dla was przyjechaliśmy tutaj po to, żeby śledzić wyczyny Mariusza Wikinga Wacha, który stanie naprzeciwko potężnego Kongijczyka Martina Bakole i Lungi. My mocno wierzymy, przecież oglądaliśmy Mariusza, że to będzie zwycięska dla niego walka. Sam tryskał wielką energią, humorem także. Mówił, że je pszczoły na przykład, a nie miód, w związku z tym jest chyba naładowany bardzo dobrą energią. Jak zwykle, blok cioną po oczach, z dobrymi ujęciami, z ciekawymi rozmowami. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną podczas całego tego nagrania. Subskrybujcie kanał, łapki dajcie tylko i wyłącznie w górę, bo to jest potrzebne, żeby rozwijać nasz kanał. Blok cioną po oczach, pamiętajcie, robi najlepsze relacje na świecie. Przede wszystkim przyjechaliśmy tu dla Mariusza Wacha. Powiedz, jak oceniasz jego szanse w starciu z Bakole, bo rozmawiamy przed walką. Ja myślę, że dobrze, tak? A zobaczymy, tak ring zweryfikuje. Twierdzi, że jest w bardzo dobrej formie, patrzyliśmy na przygotowania, no ale niektórzy typowali, że Bakole może być groźny. No zobaczymy, tak? Mam nadzieję, że pokaże dobry boks. Też widziałem te przygotowania, dobrze wygląda, więc zobaczymy niedługo. Jak oceniasz poziom w ogóle gali? No Mateusz Borek mówił, że bardzo się starał, ale jednak te gale nie dorównują poziomu kasowemu w Stanach Zjednoczonych na przykład. Jak ty to widzisz? No nie, myślę, że jest większy może budżet w Stanach, ale tu to źle nie wygląda, tak? Naprawdę mi się podoba, widać, że jest wszystko zadbane, dograne na guzik, więc fajnie. Thank you firstly for inviting me here down. And I'm so happy to be here. Jestem bardzo wdzięczny z tego powodu, że mogłem walczyć w Polsce. Mariusz był trudnym przeciwnikiem, ale mieliśmy z trenerem na niego konkretną, przygotowaną taktykę, która zadziałała. On już jest starszym zawodnikiem i chcieliśmy go zaatakować w 8 rundzie, tak by miał kłopoty wówczas. I to się powiodło. Mariusz to niezwykle doświadczony pięściarz, toczył przecież boje z Kliczko. Ale to ja byłem szybszy i wygrałem. Musiałem także pamiętać o lewej ręce. Jestem bardzo szczęśliwy. Liczę, że jeszcze nie raz zaprosicie mnie tu na galę, która była przecież świetnie zorganizowana. Pokazałem się naprawdę z dobrej strony. Okay, in the fight. Naprawdę mnie zaskoczył jego luz, tak? Jego luz, tak, z luzu wyprowadzał te ciosy. Nawet podbródek, tak myślałem, że więcej podbródku będzie bił, ale w podbródki zaczął bić w pół dystansie. Ale z luzu bił te ciosy proste. Parę razy mnie tak na zakroku złapał, tak? Zobaczył, on to zobaczył, że trafił, ponawiał to. A ja się czułem naprawdę świetnie na tych przygotowaniach, na samej dzisiaj rozgrzewce. Naprawdę uderzałem luźne nogi, silne te ciosy. To jest boks. Teraz na pewno trzeba siąść. Ja muszę siąść sam, później z trenerami porozmawiać. Co dalej? Po każdej przegranej jeszcze emocje, wiesz. Są emocje gdzieś, wiesz, ta łza wokół się kręci, tak? Dopiero teraz cała ta adrenalina schodzi ze mnie, tak? Głupia przegrana, tak? Ale to jest sport. Myślę, że też nie można się poddać, tak? Po takiej przegranej trzeba pewnie spróbować jeszcze raz coś zawalczyć i zobaczyć wtedy, tak, następną walkę zrobić, zobaczyć jak w ogóle, jak się będę czuł, jak będę się zachowywał w tym ringu i wtedy coś będę wiedział więcej, podejmę ja razem z narożnikiem, czy pewnie kibice tak samo doradzą mi albo odpuszczać, albo bawić się jeszcze w to. Mariusz, byliśmy z tobą na przygotowaniach, no ale cóż, dzisiaj się nie udało, ale widzę, że już powoli te łezki gdzieś zginęły i... Wiesz, no dalej będziemy wiedzieć, tam będę, kibice mnie o to będą pewnie pytać, nie radzę tą walkę, emocje dalej będą, przegrana, tak, to wiadomo, że każda przegrana boli, w tej walce, do tej walki naprawdę podeszłem, serio, przygotowania były bardzo fajne,
myślałem, że będzie inny werdykt. Sędzia zastopował to. Zastopował tą walkę przed czasem. To też jakieś tam, wiesz, boli. Ale ty myślisz w ogóle o końcu z boksem? Tak na poważnie? Czy to tylko było tak, powiedzmy, przez 5 minut, a teraz już jednak się zbierzesz sobie jak prawdziwy wiking niepokonany i będziesz walczył dalej? No, na pewno to nie będzie, to nie była ostatnia walka, tak? Teraz myślę, że kolejna walka pokaże tak naprawdę, pokaże to wszystko, tak? Czy to kolejna moja walka rozstrzygnie o mojej dalszej karierze, jak wiesz, jak pójdzie coś nie tak, jak się będę źle zachowywał w tym ringu, gdzieś tam jakieś takie te głupie nawyki dalej będę powtarzał, to naprawdę już będzie trzeba się zastanowić nad tym sportem. Na razie wiadomo, na gorąco jeszcze nie będę kończył, ale coś będzie trzeba, wiesz, zmienić, może nie w 100% zmiany, tak, w moim tej, ale coś tak delikatnie na pewno, na tym trzeba się zastanowić. Mariusz, my wciąż w Ciebie wierzymy, bardzo Ci dziękujemy, że pozwoliłeś nam uczestniczyć w przygotowaniach. Mariusz Wiking Wach, blok cioną po oczach zawsze z Mariuszem. Trzymaj się.